Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzadko zdarzył się gardę z poglądami pana Rada Kowalskiego. Teraz jest jeden z tych rzadkich przypadków. Pełni podzielam to, co mówił, o czym mówił i dziękuję za to, że wywołał ten temat. Temat bardzo ważny dla nas. Szanowni Państwo, finansowanie oświaty ponadgimnazjalnej jest obowiązkiem samorządu powiatowego. Na terenie Łuskim samorządem powiatowym jest samorząd powiatu słupskiego. To nie jest tak, że powiat narobi jakąś łaskę, że utrzymuje Ustę szkołę. On utrzymuje swoją szkołę, nie ustecką. Powiat słupski, jeśli chodzi o finansowanie oświaty, jest w bardzo szczęśliwej sytuacji. Ponieważ większość danych powiatu słupskiego w zakresie oświaty ponadgimnazjalnej realizuje miasto Słupsk. I to, co mówimy o konkurencji szkół słupskich ponadgimnazjalnych, Słupsk z wielką przyjemnością przestał być tą konkurencją i oddał połowę tych szkół, które prowadzi do prowadzenia powiatowi słupskiemu, bo w tych szkołach było uczniów, to są uczniowie powiatu słupskiego. Także powiat słupski bardzo mało jeszcze to nie do ustęskiej oświaty, to do swojej powiatowej oświaty, to należy zrozumieć. I sugestie i propozycje dyskusji o tym, żeby Ustka dopłacała w jakiś sposób do zespołu szkół technicznych, do innej szkoły ponadgimnazjalnej, dla mnie są tak absurdalne, jak mniej więcej proponowanie miastu Kiernice, żeby dopłaciła szkoły podstawowej numer 1 w Ustce. To nie jest zespół szkół technicznych, ma bardzo luźny związek, to miejsce, lokalizacja z Ustką. Ta szkoła mogłaby się mieścić w objeździe, w Kępicach, obojętnie gdzie. To jest powiatowa szkoła i obowiązkiem powiatu jest dopłacanie do tej szkoły. Wszystkie zarządy dopłacają do szkół. Państwo mówi, to znowu dyskusja, czy słusznie, czy nie. Państwo, czyli władza centralna, mówi, że dopłacacie, bo dostajecie na swoje pieniądze, czyli udział w PIT-cie, CIT-cie, opłacie skarbowej. Z tego macie dopłacać. Na dopłaty do szkół powiatowych lokalizowanych w Ustce pieniądze dostaje powiat słupski. W udziałach w PIT-cie, CIT-cie i innych. Jeżeli dopuścimy do tego, że te dwie klasy nie będą otwarte, to doprowadzi, o czym mówił pan radny Koski, do likwidacji tej szkoły. Poważniejsze argumenty będzie miał powrót do likwidacji, bo ta szkoła będzie coraz droższa w utrzymaniu. Bo koszt jego skończenia będzie wyższy, bo tych uczniów jest mniej, więc w przyszłym roku powiat będzie dopłacał jeszcze więcej do tej szkoły, a więc jeszcze bardziej oczywiste będzie to, że należy ją zlikwidować i do tej likwidacji dojdzie. I zostaniemy z jedną szkołą ponadgimnazjalną, czyli z liceum. Mam nadzieję, że zostaniemy. Chyba, że powiat uzna, że to jest za drogo otrzymaniu i poziom nauczania jest tam za niski, więc należało się postawi pani dyrektor tym utworzenia na 4 klas przykład, albo 3, to będzie bardzo trudno wykonać. To jest bardzo ważna batalia, która teraz się odbywa. Jeśli możemy, ja nie bardzo wierzę, żebyśmy byli w stanie cokolwiek zrobić. Determinacja władz powiatu i szukanie oszczędności jest tak duża, że policja nie wyjdzie, tym bardziej, że w razie powiatu naszych radnych jest 4. Formalnie czterech. To jest bardzo mała siła. Interesy pozostałej części powiatu są zupełnie inne. Interesy nasze są inne, powinniśmy o nie walczyć. Nawiązanie do tego, co powiedział pan wiceburmistrz, w połączeniu z tytułem dzisiejszego artykułu pieniądze wygrały. Jeżeli będziemy tylko i wyłącznie mówić o pieniądzach, które są tutaj siłą niebagatelną i argumentem bardzo istotnym, to problem oświaty ciągle będzie problemem,
wtedy... Ja bym się odnieść, nie chciałbym, żeby to powiedziała pani dyrektor, zastosowała świadomości społecznej, bo jest to naprawdę niebezpieczne. Tu jest zupełnie inny układ. Obowiązkiem każdego samorządu jest zapewnienie edukacji dla swoich obywateli na odpowiednim poziomie. Obowiązkiem gminy Pustka jest zapewnienie edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym dla swoich mieszkańców, a obowiązkiem miasta Pustka jest to samo dla swoich mieszkańców. Wobec tego tu miasto Pustka finansuje edukację uczniów miasta gminy Pustka, podobnie jak miasto Słupsk finansuje edukację na poziomie ponadgimnazjalnym mieszkańców nie swojego powiatu. Powiat Słupski wykorzystuje w ten sam sposób, jak gmina Pustka wykorzystuje Pustkę, to w ten sam sposób powiat Słupski wykorzystuje miasto Słupski. To jest zupełnie inna sytuacja. A miasto Pustka, no, daje się wykorzystywać, to jest inna sprawa, przez gminę. Pustka jest absolutną konkurencją w stosunku do małego miasta Pustki, co dzieci świadczenia usług oświatowych na szczeblu ponadgimnazjalnym. To po prostu jest konkurencja, to jest brutalne prawo rynku, czego się w tym wszystkim było właściwie i na czas odnaleźć. Pewnie rzeczy nie robi w ciągu tygodnia. A to co na temat społeczeństwa w tej sprawie i myślę, że właściwie reprezentują miasto Pustki, prosiłam o głosowanie w głosu. Sygnał wyszedł do społeczeństwa teraz. Po prostu ja się nie godzę, że się traktuje nie podmiotowo, a przedmiotowo naszych obywateli. W ten sposób nie powinien traktować naszych obywateli przedstawiciel starostwa, pan starostwa. I z tym się wiąże. Powiem panu więcej. Na dzień dzisiejszy, jeżeli tu mam dane, powiedziałem tak, przyszli uczniowie, tak jakby pani dzieci przyszły do szkoły, proszę państwa, dla was już nic nie ma. Takie stwierdzenia dostali ci ludzie, przyszli też do mnie. Gdzie mamy dzieci iść? Proszę mi to wytłumaczyć. Ja powiem pani sekretarz zdania. Pani cofa do tyłu, ja pani powiem teraz. Przypomina sobie pani, były dwa projekty unijne, a pani dla bezrobotnego, prawda? Jeden 100 tysięcy i drugi 100 tysięcy. W jednym, jak pamiętam, 15 osób zostało przyjętych i szukamy im zajęcia, myśmy tu dyskutowali z państwem rady, na jakie kierunki powinny być podjęte, żeby ci ludzie mogli dostać pracę u nas. I co się udało? Na 15 latach dał 100 tysięcy, jeden dostał pracę. Uruchomiono drugi program. Też przyszło 15 latach i po moich pytaniach do WOPS-u, do pani kierownik tych bezrobotnych. Ilu? Ona mówi, wie pan, w powiewach może 5-6 dostanie. Proszę, jakie nakłady? 200 tysięcy, żeby ewentualnie czasowo mogli pracę dostać 7-8 osób. Tu mamy 50 osób. O tym mówię. 50 osób. I dlatego z tym apelem występuję, żeby na przyszłość, bo ja nie wiem, czy się nam uda, na przyszłość, żeby ktoś nie traktował naszych obywateli przedmiotowo. I za 5-12 tylnymi drzwiami mówią, nie, proszę pana, pana dziecko nie będzie się uczyło. Niech pan sobie szuka. Niech pan za przeproszeniem fryzjer niech się zamienia w informatyka albo kogoś innego. Nie, ci ludzie byli przygotowani jakiś okres czasu. I z tym się nie godzę. Dziękuję bardzo. Moim zdaniem, panie wniosku treści przedstawionej przez kolegę Kuczkowskiego, na tej sesji miałby charakter przedwczesny. Mamy, po moim przekonaniu, przede wszystkim kilka dylematów do rozwinięcia i trochę do uzyskania. W mojej ocenie brakuje tutaj dzisiaj właśnie dwóch stron, które pozwoliły na, które to mogłyby się wypowiedzieć, a my na podstawie tego ustalić ewentualnie treść wypowiedzi Rady Miasta. W tej sytuacji zaproponuję Radnym, ażeby treść wniosku i sposób i uchwalenie, ewentualne uchwalenie tego przesunąć na dyskusję po komisji. Bo o ile dzisiaj wypowiedzieliśmy się krytycznie co do tego, do stylu, w jakim zostało to wypowiedziane, to wszystko wskazuje na to, że decyzje te miały charakter obiektywny i miały swoje podstawy formalno-prawne. Dobrze, panie sekretarzu przewodniczący, jeszcze jedną kwestię poruszę.
sformułowanie, bo jak Państwo mówiliśmy, wygaszenie szkoły traktuje od razu o likwidacji 50 miejsc pracy. Jakby się pokrywa 10 uczniów. Gdzie ci Państwo pójdą do pracy? Oczywiście my będziemy szukali tego miejsca, choć nie rozumiem stwierdzenia Pana Starosty, że stwierdził, moim zdaniem nie jest dawanie pracy nauczycielom. To ja przypomnę Panu Staroście, że ma Powiatowy Urząd Pracy. I tak czy inaczej ci ludzie wtedy tam wylądują. Tam, bo wtedy to jest tak zwana druga fala tsunami. To myśmy tu na początku to powiedzieli. Likwidacja pierwszych klas, wygaszenie szkoły, automatycznie podwyższenie kosztów będzie, bo nikt żarówek nie będzie wyłączał i ogrzewania. To jedno z dwóch ma. Subwencja, o subwencję mniej będzie. I teraz fala tsunami, gdzie ci nauczyciele dostaną zajęcie? Nie ma takiej. Przypomnę Państwu radny, że my dopłacamy z naszego budżetu około 5 milionów. Około 5 milionów. Nie jakieś tam setka, co tu Pan Starosta w tak dużym powiecie bogatym nie może uzyskać. I ona, ten wniosek na końcu, Panie Przewodniczący, bo to jest jedyny, ja wiem, ale to jest taki jakby protest będzie, że my rada z takim postępowaniem się nie zgadzamy. Żebyśmy ustawili się w jednym szeregu z naszymi mieszkańcami. I o to mi chodzi. Dziękuję za to. Przy pomocy, no ale to i tak to...